Dzień dobry. Dzisiejszy film będzie o niskiej emisji, przyczynach, skutkach i jej zapobieganiu. Zapraszam. Zacznijmy w ogóle od tego, co to jest niska emisja. Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów do atmosfery na wysokości do 40 metrów. Ogrzewanie domów słabej jakości paliwami, drewnem, węglem, spalanie w piecach śmieci. Korzystanie z przestarzałych pieców. Emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy. Mała popularność odnawialnych źródeł energii. Oraz nieodpowiednia izolacja domów i utrata ciepła w procesie ogrzewania. Oblicza się, że rocznie w Polsce przy zanieczyszczeniu powietrza umiera przedwcześnie około 45 tysięcy osób. Niska emisja powoduje także częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, poronień, astmy, nowotworów, w tym raka płuc. Powoduje także zmiany klimatyczne na świecie, kwaśne deszcze, wsiąkanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków oraz występowanie smogu. Jazda rowerem w miarę możliwości, kiedy jest to możliwe. Wyłączenie silnika samochodu, kiedy czekamy na przykład na przejazd pociągu. Wymiana pieców na bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska. Podłączenie domu lub mieszkania do sieci ciepłowniczej. Korzystanie z wysokokalorycznego węgla, czyli takiego o wysokiej wartości opałowej, to nie tylko ekologiczne, ale i także mam nadzieję, że film się Państwu spodobał, że ukazałem w nim problem niskiej emisji. Pamiętajmy, warto dbać o powietrze, którym oddychamy. Do widzenia.